Za nami wybory samorządowe. Wybory te potwierdziły to, co widzieliśmy od dawna. To znaczy, że władza, która powinna interesować nas najbardziej, interesuje nas najmniej. Powody są dwa. Po pierwsze, zmysł obywatelski, który zupełnie zatraciliśmy w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Po drugie, ustrój ukształtowany w ten sposób, że samorząd niestety bardzo niewiele znaczy. Czy samorząd byłby w stanie ustalać, jakie działalności wymagają koncesji? Czy byłby w stanie nakładać samodzielnie podatki, określać stawki VAT-u, podatku dochodowego, o ile taki w ogóle miałby w danym samorządzie istnieć? Naturalnie tak. Czy samorząd byłby w stanie zająć się zorganizowaniem policji, która ścigałaby większość najpowszechniejszych przestępstw? Oczywiście, że tak. Byłby w stanie określić ustrój większości tego, co czyni się na poziomie centralnym. Dlaczego tak się nie dzieje? Odpowiedź jest dosyć oczywista. Naturalnie władza na poziomie centralnym chce mieć kontrolę. Bo mając kontrolę, ma też ludzi, których może obsadzać tam niżej. I dzięki temu staje się silna i decyduje o wszystkim. Wyobraźmy sobie, że to nie władza centralna, a samorząd zaczyna decydować o poziomie podatku VAT na danym terenie. Nagle okazałoby się, że można funkcjonować równie skutecznie, zostawiając obywatelom w kieszeni dużo więcej pieniędzy. Do danego powiatu, danego województwa napłynęłoby więcej mieszkańców, ponieważ wiedzieliby, że za swoje pieniądze mogą kupić tam więcej, lepiej inwestować. Pojawiliby się również nowi przedsiębiorcy, bo wiedzieliby, że tam mogą więcej sprzedać. I okazałoby się, że inne samorządy również musiałyby zmieniać swoje prawo, bo nastąpiłby odpływ ludzi do innych województw. Na to oczywiście władza centralna sobie pozwolić nie może, bo okazałoby się, że konkurencja wielu różnych ustrojów doprowadziłaby do dominacji tego, który byłby dla człowieka najprzyjaźniejszy. Dla człowieka najprzyjaźniejszy, ale bardzo nieprzyjazny dla dużych partii biorących wielomilionowe dotacje z budżetu. Czy jest jakaś droga dojścia do tego ustroju konkurencji różnych samorządów poprzez stanowienie różnych praw? Niestety na chwilę obecną nie. Żadna z dużych partii nie opowiada się za autonomią regionów. Ruch Autonomii Śląska, który zdobył całkiem dobry wynik na terenie województwa śląskiego, przez polityków na szczeblu centralnym jest uważany za zagrożenie dla kraju, dla unitarnej struktury. Ja unitarną strukturą gardzę i mam nadzieję, że będzie pojawiało się coraz więcej ludzi dostrzegających duże plusy właśnie samorządności regionów. Prawdziwej samorządności, a nie samorządności sztucznej, takiej jak teraz, która sprowadza się tylko i jedynie do administrowania wydzielonymi pieniędzmi przez władzę centralną.